Wszystkim z tej strony Atakama na waszych ekranach. Kolejny odcinek ze Star Stable i jest to kolejna transformacja mojej postaci w zupełnie kogoś nowego. Słuchajcie, ja sobie tu poprawię kamerę, bo ona tak chyba coś nie bardzo. No, także dziś będziemy robić sobie, jak już po tytule widzicie i po miniaturce, na pewno Meridę Waleczną. Szczerze, w życiu nie oglądałam tej bajki, będę musiała to oczywiście nadrobić. Wy, mam nadzieję, oglądaliście i wiecie, że jej koniem był Szajerek. Także nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu wybrać tego Szajerka. On miał właśnie też taką odmiankę, z tego co widziałam. Czekajcie, jeszcze sobie tutaj znajdę. Merida Waleczna, dokładnie. I on no, przewija się tu, przewija się powolutku, tak? Ale on miał tylko taką właśnie... O, mam, dobra, mam. Wyglądali mniej więcej tak. Czyli jest to Szajerek, duży Szajerek z odmianami. I to jest oczywiście... Nie kto inny jak Nugget, jak? Troll. Nie wiem dlaczego, nie wiem co mną kierowało, naprawdę nie pytajcie, ale myślę, że to jest idealny koń, który może odwzorować. Ja tutaj widzę, że ona właśnie szła w brązowy sprzęt, co oczywiście też później zrobimy, ale patrzcie mój ekwipunek. Także wybaczcie, ale ja muszę tu po prostu szybko zrobić porządek, żeby normalnie potem z wami tutaj dalej funkcjonować, bo inaczej się po prostu no nie da, no nie da się. I porządek mamy zrobiony, może nie do końca tak jakbym chciała, ale już na szybko jest. Także mamy naszego konika, nie wiem jak on się nazywał, dajcie znać koniecznie w komentarzach jak on się nazywał. To jest w ogóle chyba jedyna bajka, której ja kompletnie nie pamiętam. I słuchajcie, najpierw sobie wejdę do stajni, bo nie wiem czy ja takich rudych włosów, ona miała burzę kręconych loków, rudych oczywiście. Także szybciutko wejdźmy tu. I co my mamy? Zmiana fryzury. Mamy coś takiego. To by ewentualnie mogło pasować, ale mogłoby też pasować to, ale to bardziej chyba, bo to są loki. Tylko one są takie bardziej, wiecie, czerwone. Czekajcie, ja zdejmę tą czapę, bo ta czapa nam tutaj kompletnie nie będzie potrzebna. Także ja ją ściągnę. Ściągnę też rękawiczki. Też również rękawiczki. No i dobra. Co do makijażu, słuchajcie, to z tego, co ja widziałam, ona tego makijażu ma minimum dosłownie. Oczywiście jest ruda, więc trzeba to będzie chyba w tym makijażu podkreślić. Ja nie wiem, czy ja coś takiego będę miała. Na razie zostawmy to, bo tutaj są już takie mocniejsze te makijaże. Pokaż się, bo ja cię nie widzę. Ma zielone oczy, my nie mamy zielonych oczu, ale trochę mi szkoda tą postać zmieniać, wiecie, bo czekajcie, tutaj jest taki bardziej blady, o, to by chyba bardziej pasowało, chociaż nie, ona miała czerwone policzki, tutaj nie, to czy to, tutaj są bardziej czerwone policzki, dobra, więc zostawiamy to, wyjście, z tego co ja wiem, to ona właśnie chodziła w takiej zielonkawej sukni, co może być dość problematyczne, zważając na to, że ja no tutaj sukni mam raczej mało i też nie kojarzę, gdzie takie suknie mogą być. No ale dobra, sprawdźmy, czy tutaj coś się nie znajdzie. Tutaj jest jakaś taka czarna, ale to czarna to tak, no widzicie, nie bardzo, bo ona ma taką zielonkawą, to coś takiego byśmy musieli szukać, zielonkawa suknia, ale widzicie, no ja mam tego mało, tak jak wam mówiłam. Coś takiego, ale nie, no bo to totalnie nie pasuje, to musi być suknia. Tu jest to, nie, absolutnie nie. I ona chodziła tylko w takiej sukni, nie wiem. Nawet jej butów w sumie tak nie za dobrze widać, wiecie, bo ja tak sobie patrzę tutaj, nie wiem czy będzie widać na kamerce, bo nie mam podglądu, ale no, może być ciężko, bo takich sukni tutaj, kurczę, nie ma. Więc wybraliście sobie dość trudną postać do wykonania. I też zobaczę, czy te włosy tak do końca mi pasują, bo ona miała faktycznie płomienisty rudy. No ale dobra, to skoro wiem, jaki sprzęt dla niego, bo widzę tutaj, to od razu sobie może ubiorę konika naszego w sprzęt. I teraz słuchajcie, jeśli chodzi o ten sprzęt, no to ja już widzę, że ona miała tutaj właśnie takie włoskowe czapraczki i ten sprzęt był totalnie brązowy. O głowie miała bez właśnie na chrapnika, także brązowe też. Brązowe, tak? Brązowe, dokładnie. Może ciut ciemniejsze, ale też nie będę tutaj narzekać, bo ten brąz tutaj dobrze wypadł. No i siodło. Siodło było brązowe, ale słuchajcie, westernowe. Znaczy ona w sumie jeździła bez siodła, ona miała takie coś na siodło, ale okej. Powiedzmy sobie, że było to siodło brązowe.
Szkoda, że nie ma takiego siodła, które ma na przykład futerko na sobie. Wiecie, o co chodzi? Bo to by mega, mega ładnie wyglądało. Także sprawdźmy, może jednak. Jest! I to by pasowało. To by nam pasowało. To jest to siodło, którego my potrzebujemy, z futerkiem właśnie, bo ona miała tam dosłownie futerko. Wybaczcie, ja mam taką chrypę, po prostu dalej jestem chora. No ale patrzcie! Dosłownie konia już mamy. I to naprawdę dosłownie tak to wyglądało. Dobra. To teraz jedyne, czego nam brakuje, to poszukać jeszcze tej sukienki. Więc no, mam nadzieję, że w miarę to damy radę zrobić. Więc tak, idziemy do ubrań. I ostatnio zamiast biały zaznaczałam szary, wy to zauważyliście. Także bardzo was przepraszam, ale ja miałam kamerę. Jakby kamera mi troszeczkę zasłaniała cały ekran tutaj po tej stronie i mogłam po prostu tego nie widzieć, że tam jest biały. No, więc dlatego tak się stało. Dobra, tutaj mamy zielonkawe rzeczy. Bo w sumie moglibyśmy też ją ubrać, bo patrzcie, te spodnie mega pasują na przykład do tego. W sensie, no, chodzi o strój ogólnie, nie? Dobra, góra stroju i szkoda, że nie możemy na przykład zaznaczyć sobie właśnie, że sukienki. To by nam dużo, dużo, dużo ułatwiło. No i teraz słuchajcie, jeżeli nam się nie uda znaleźć sukienki, bo może być ciężko. Serio, naprawdę może być ciężko, żeby znaleźć sukienkę, która będzie nam tu pasowała. No bo umówmy się, ale to nie pasuje w ogóle. Ewentualnie musiałabym ją ubrać po prostu na zielono w taki sposób, żeby mniej więcej. W ogóle ten swetr jest mega ładny. Czemu ja go wcześniej nie kupowałam? Jest śliczny jest. Ja go kupię, żeby o nim nie zapomnieć, ok? Bo jest po prostu przepiękny. Tutaj jest coś takiego. To wygląda trochę jak bezdomna. No, nie bardzo, ale to już prędzej. Na pewno prędzej niż cokolwiek innego. Czy my w ogóle, na przykład, jakbyśmy pojechali na tą sylwestrową wioskę, w ogóle teraz wyglądam jak wiecie, nie wracaj, ale dobra, to nic, nic, nie zwracajcie na to uwagi, ok? Trust the process, ok? Trust the process. Ja się postaram tutaj zrobić super wszystko, ale no. Kurczę, to siodło i w ogóle mi się mega podoba. W ogóle to zestawienie. Może nie specjalnie na tego konia. Bo on jest kary i to tak ten brązowy sprzęt, no nie wiem, nie bardzo mi leży, ale generalnie mi się to mega podoba, serio. Ten koń, w ogóle to jest najlepiej chyba odwzorowany koń, jaki mi się udało tutaj zrobić w ogóle. Leoś tam coś znowu grzebie. Dobra, jesteśmy. Jedziemy szybciutko na tą sylwestrową tą, bo ja nie pamiętam, co tam było. Nie mam pojęcia, może się uda coś nam tutaj znaleźć. Czekajcie, póki jest w ogóle ta wioska. Bo wiecie, że za chwilę jej nie będzie i będzie klapa. Co my tu mamy? No, tutaj jest czerwona. Czerwona, czerwona. Tutaj jest taki płaszczyk. To też nie ma. Dobra, a tutaj? Pokaż się szybciutko. Przegląd, przegląd! Czerwona. No i też nie ma. Dobra, a tutaj? To jest nie ostatnia szansa, ale już jedna z ostatnich. Sweterek. Nie bardzo. Ona też w ogóle na głowie nic nie ma, więc tutaj zostajemy jakby bez niczego. Tutaj jest sprzęt. A nie, jest też dla jeźdźca. No i właśnie tak myślałam, że wątpliwe, że tu coś znajdziemy. No i to na wymianę, ale to na wymianę to na bank tam nie ma czegoś takiego, co nam jest potrzebne, bo już pamiętam mniej więcej, co jest. No właśnie. No dobra, no to szybko jedziemy, słuchajcie, tam, gdzie właśnie jest ten sylwester cały. Mam nadzieję, że to w tą stronę było. Czekajcie, bo się pogubiłam. Nie, no powinno być w tą stronę. Tak jest, dobra. No i co tu jest zielonego? Coś takiego i coś takiego. To jest chyba najbardziej zbliżone kolorem, bo patrzcie, no sukni to tutaj. Ewentualnie to. Dobra, to nie jest drogie, kupmy to. I może kupię to, czego nigdy w życiu nie ubiorę. Ona ma tutaj. Mam mieszane uczucia co do tego, wiecie. O, tam była suknia! Ale ona ma z krótkim rękawem. Szkoda, że nie można nic na to ubrać. No dobra, to ewentualnie te spodnie to bym musiała kupić i tak. Czekajcie, zaraz sobie tutaj zobaczymy. Ewentualnie te buty.
Żeby było do koloru, no bo nie, ona... Coś tam wystaje zielonego, także dobra, ubierzmy te buty. No czapki to raczej nam nie potrzeba, ale teraz słuchajcie, albo to, albo to. Bo to też mogłoby być jakby, wiecie, takie połączenie, że niby to jest dalej suknia, wiecie, imitujemy, okej? Okay? Imitujemy. Ale to już chyba bardziej to. Ona taką dziwną muszkę ma i tam jeszcze coś jest, jakiś kolor i to tak dziwnie wygląda, wiecie, widzicie? Czekajcie, czy ja... Ja muszę to kupić, żeby wam pokazać. Ale hit, dobra. To teraz patrzcie. Czemu to się nie ubrało? Ubierz się. Dobra, i teraz patrzcie na to. Tam coś jeszcze jest i to wygląda, jak ona by w ogóle była jakaś, nie wiem... Wygląda to źle po prostu. Mogłoby być bez tego pod spodem, bo tak to... No nie wiem. I teraz albo to, albo to. Naprawdę mam mieszane uczucia, słuchajcie. Bo to też by nam pasowało, ale do tego musielibyśmy wtedy wybrać inne spodnie. I nogi, i teraz właśnie coś zielonego. Cienko, to cienko, naprawdę cienko to widzę. Tutaj nic, tutaj nic. Ewentualnie to by nam pasowało, widzicie? Do tych, do rękawków. 140 za te pantalony! Matko Boska! Ja tutaj zbankrutuję totalnie na tych postaciach. I ewentualnie jakieś buty, które... nogi, czekajcie, stopy. Co by nam tu pasowały? Brązowe do sprzętu, ale w ogóle nam nie pasują wtedy do... Dobra. Czekajcie, bo tu są czarne. O, czarne chyba bardziej pasują. Dobra. To ubierzmy to. No naprawdę nic więcej tam nie pasuje. Ewentualnie to, ale to jest na ramionczka. Dobra, to teraz tak, dam wam kilka wersji, ok? I powiecie, która najbardziej pasuje i ja potem sobie wybiorę... Nie, chyba ta najbardziej. Chyba ta. Dobra, ja wybieram tą, tą wersję Meridy, bo tutaj nic innego my nie mamy. Ona żadnego przyjaciela, że tak powiem, w sensie małego zwierzątka nie miała. Tak więc, Merida Waleczna, oto ona... w moim wykonaniu włosy, mi się wydaje, są odpowiednie, bo... No jakby tam chyba rudych innych odcieni nie ma za bardzo, też nie ma za dużo loków, ani nic takiego, co byśmy mogli tutaj wybrać. Także tak, to jest moja wersja Meridy Walecznej. Dajcie koniecznie znać, czy wam się podoba, ja oczywiście wam tutaj zostawię przerwnik filmowy. No, także ja was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam, dajcie znać, jaką postać mamy zrobić w kolejnym odcinku. Do następnego, trzymajcie się, cześć!